Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła już godzina 22 i jak to mamy w zwyczaju, za chwileczkę rozpoczniemy wspólną wieczorną modlitwę różańcową. Dziękuję, że i dzisiaj zechcieliście zarezerwować sobie troszeczkę czasu, ażeby wziąć w niej udział i zachęcam gorąco, żebyście tutaj na dole skorzystali z opcji, żeby zaprosić do wspólnej modlitwy swoich znajomych. Dzisiaj widzimy się po raz pierwszy i mieliście okazję przed chwileczką to zauważyć. W kaplicy zamkowej, tutaj na Szczytniku, gdzie na co dzień mieszkam, w domu rekolekcyjnym prowadzonym przez nas misjonarzy Świętej Rodziny. Tutaj nieopodal ksiądz Łukasz Skołd prowadzi w Długopolu rekolekcje dla ministrantów. Stąd ja jeszcze dzisiaj prowadzę to wspólną wieczorną modlitwę, a podałem propozycję, byśmy pomodlili się w różańcu z intencją wynagradzającą. Być może niektórzy skrzywili się trochę, gdy przeczytali, że to intencja wynagradzająca, może zadają sobie pytania, a jaka krzywda się i komu dzieje? Moi drodzy, dobrze sobie jest to uświadomić, mówiąc o intencji wynagradzającej, że rzeczywiście komuś dzieje się krzywda. Potem zadać pytanie, komu konkretnie, z jakiego powodu i gdzie ta krzywda, poprzez co się dzieje. Po trzecie, dobrze byłoby zdać sobie sprawę, że możemy tę krzywdę umniejszyć i próbować jakoś zadośćuczynić. A po czwarte, używając języka takiego biznesowego, dobrze byłoby ten plan wdrożyć i zastosować w życiu. Otóż mówiąc o intencji wynagradzającej, nawiązujemy do słów Matki Bożej, która powiedziała w jednym z objawień, że jej serce tak bardzo umiłowało wszystkich ludzi, a takiej zniewagi doświadcza. Podobne słowa wypowiedział kiedyś Pan Jezus, mówiąc w jednym z objawień do siostry Faustyny. Przynajmniej Ty uczci moje miłosierne serce wobec ludzi, którzy nic sobie nie robią z tego daru miłości. A więc chcemy przepraszać Matkę Najświętszą w imieniu tych, którzy tego nie robią, a wręcz przeciwnie, ich grzechy, serce niepokalane Maryi bardzo sprawiają wielki ból. Po drugie, przypomnieć sobie, że każdy grzech nie tylko oddziela nas od Pana Boga, zadaje ranę całemu Kościołowi, niszczy nas osobiście i smuci bardzo Boga i Jego Matkę. Po trzecie, kiedy rozważamy różaniec w intencji wynagradzającej, w ten sposób przyczyniamy się do umniejszenia tego bólu. Tak jakbyśmy chcieli przeprosić za kogoś, chociaż sami możemy powiedzieć, że aż tak wielkiej winy nie zaciągamy. Chociaż któż z nas, moi drodzy, jest bez winy? A po czwarte, jeśli ktoś bardzo, bardzo kocha, a widzi, jak serce kochające cierpi, to tym bardziej chce temu sercu wynagrodzić. I właśnie w tej intencji dzisiaj wieczorem odmówimy różaniec. Za chwileczkę ja podejdę z telefonem nieco bliżej. Będziecie mogli spojrzeć na wizerunek Matki Najświętszej tutaj w naszej kaplicy zamkowej, która trzyma w lewej ręce, spoglądam teraz na figurę Pana Jezusa, a w prawej berło. Maryja jest tutaj nazywana Królową Pokoju. Niektórzy z Was mieli okazję już tutaj w naszej zamkowej kaplicy być. Być może z niektórymi spotkamy się podczas jednych z rekolekcji wakacyjnych, które prowadzimy tutaj dla małżonków i dla rodzin. A jeśli nie spotkamy się w jakimś najbliższym czasie, to przynajmniej teraz trwajmy przez najbliższe pół godziny w intencji różańca wynagradzającego. Ja rozpocznę wieczorną modlitwę. Moi drodzy, pozwólcie, dopowiem jeszcze. To jest bardzo ważne, że nasze wszystkie intencje ofiarowujemy w czasie różańca. To, czy ktoś modli się za chorymi, za potrzebującymi, za swoimi bliskimi, którzy prosili go o modlitwę, czy polecamy cierpiących, tych, których kochamy, polecamy sprawę powołań, rodzin. Dzisiaj gorąco proszę, trwajmy w jedności na modlitwie, gdy będziemy ją zanosić do Boga w intencji wynagradzającej przez ręce Maryi. Rozpocznijmy więc wspólną wieczorną modlitwę. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Błagajmy o większą wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Dzisiaj modlimy się w intencji wynagradzającej i rozważamy tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Każdy w swoim życiu ma jakieś zwiastowanie. Często jest ich nawet kilka, choć do tego jednego wciąż powracamy, a ono daje nam siłę przetrwania. Zwiastowanie to przede wszystkim poznanie prawdy o sobie. W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, pomnażaj w nas wiarę w Twoje niepokalane poczęcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Druga tajemnica radosna, a modlimy się dzisiaj w Różańcu Wynagradzającym, tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. Nawiedzać innych, zwłaszcza tych, którzy są chorzy, którzy nie mogą w własnych siłach przyjść do nas, tych, których nikt nie odwiedza. Odwiedzać innych to zadanie, którego nikt za mnie nie wykona. W tej tajemnicy błagamy, Matko, pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane dziewictwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Przed nami trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa, a dziś modlimy się w intencji wynagradzającej. Bóg rodzi się w betlejemskiej stajni, staje się ubogi i bezdomny, aby nas obdarzyć swoim bóstwem, aby dać nam moc, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Bożej Rodzicielki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Czwarta tajemnica radosna, a dziś modlimy się w intencji wynagradzającej, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Dosyć często z miłością łączy się pojęcie uczucia, fascynacji, zakochania, zauroczenia. A tak rzadko miłość jest łączona z ofiarą. A to dopiero rezygnacja z jakiejś wartości na korzyść większego dobra, to jest miłość prawdziwa. W tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Ostatnia, piąta tajemnica radosna – znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Nawet najbardziej zorganizowani ludzie od czasu do czasu coś zgubią. Można też zagubić w swoim życiu Pana Boga. Na szczęście On wciąż nas szuka i czeka na nasze powroty. My w tej tajemnicy prosimy Cię, Matko, rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości doskonałego nabożeństwa ku Twojej czci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Matko nasza najlepsza, dziękujemy, że zgromadziłaś nas tego wieczoru na wspólnej modlitwie
i gorąco ufamy, że przyjmujesz nasze wołanie w intencji wynagradzającej za wszystkie grzechy, które inni ludzie Tobie sprawili ból przez swój grzech i oddalenie się od Chrystusa. Prosimy, przyjmij jeszcze nasze wołanie intencji Ojca Świętego Franciszka, papieża Benedykta. Polecamy Tobie wszystkich prześladowanych. Intencje naszych serc, te ukryte, te niewypowiedziane, te noszone głęboko w naszych sercach, w naszym wnętrzu. Polecamy Tobie nasze rodziny, wszystkich misjonarzy, księdza Łukasza, który prowadzi rekolekcje dla ministrantów. Polecamy wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu z najdalszych miejsc nie tylko naszej ojczyzny, ale i świata. Błagamy, Matko, przyjmij te wszystkie nasze intencje, złóż je przed Jezusem, a nas otocz płaszczem Twojej matczynej opieki. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, zanim Wam jeszcze pobłogosławię, proszę zechciejcie jeszcze przez moment skupić swoją uwagę na tym wizerunku Maryi z Dzieciątkiem, Maryi, która jest nazywana tutaj w kaplicy zamkowej na Szczytniku Królową Pokoju. Ja teraz odmówię akt osobistego oddania się Matce Bożej. Proszę, a Wy te słowa powtarzajcie u siebie, po cichu, tam, gdzie teraz jesteście. Uczyńmy ten akt z głębi naszego serca, z prawdziwą intencją oddania się pod płaszcz Maryi. Maryjo, Matko Syna Bożego, Matko Kościoła, Matko moja, wraz z Tobą wyznaję, że należę do Boga, mego Stwórcy i Zbawcy. To w Bogu jest mój początek, cel i sens mojego życia, wieczność. Twej macierzyńskiej opiece oddaję siebie, moje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Naucz mnie, Maryjo, jak być posłusznym Bogu i realizować Jego plany. Oddaję Tobie, Matko, i powierzam wspólnotę Kościoła, świat, naszą Ojczyznę oraz bliskich memu sercu. Pomagaj mi zło dobrem zwyciężać. Chcę wynagradzać za moje grzechy i grzechy świata oraz za wszystko, co rani Twoje niepokalane serce poprzez modlitwę, cierpienie i umartwienie. Maryjo, przyjmij to moje oddanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam gorąco za naszą wspólną wieczorną modlitwę. Muszę patrzeć, żeby się nie przewrócić. Ja dzisiaj modliłem się z Wami na stojąco, dlatego że tutaj jestem niedaleko wizerunku Matki Bożej, Królowej Pokoju. Zanim udzielę Wam błogosławieństwa, pozwólcie, chciałbym dwa króciutkie słowa wyjaśnić i jeszcze zapowiedzieć. Zapewne zauważyliście, że podczas modlitwy, i bardzo dziękuję gorąco za zrozumienie, wiele osób wstrzymało się z komentowaniem, a to po to, by umożliwić innym sprawny udział w naszej wspólnej wieczornej modlitwie. Nie każdy ma dobre połączenie z internetem, czasem znajduje się w dość kiepskim zasięgu swojej sieci. Pewnie też niektórzy zauważyli, że tych komentarzy czasem było nieco mniej, a to dlatego, że wycofaliśmy dla niektórych osób, które bardzo nachalnie komentowały, taką możliwość. I nie uczyniliśmy tego ze złości, ale dla uszanowania wszystkich, którzy chcą się wspólnie z nami modlić.
Szacunek należy się każdemu. Spójrzcie, ja znajduję się teraz w kaplicy, jeżeli będziecie mogli teraz chwileczkę zobaczyć, w której w ławkach usiądzie dokładnie 150 osób. Nas modliło się tego wieczoru ponad 600, to znaczy 4 razy więcej. Niektórzy pojawiali się tylko na momencik po to, żeby wpaść, napisać swój komentarz i zaraz uciec do swoich spraw. To tak samo, jakby ktoś tutaj do kaplicy wpadł, wykrzyczał swoją intencję, a potem wrócił do własnych spraw bez uszanowania tego, z kim się modlimy, czyli wszystkich wiernych, oraz bez szacunku do Matki, do której zwracamy się z naszą modlitwą. Ja mocno wierzę, że wielu z was to zrozumiało, za tą myślą pójdzie, by uszanować nas wszystkich, wszystkich się modlących, a przede wszystkim oddać Panu Bogu cześć, nie własnym sprawom i kłopotom, chociaż mamy je wszyscy, ale Bogu i Jego Matce. I jeszcze małe, krótkie zdanie. Modliliśmy się w intencji wynagradzającej. O tę modlitwę prosiła Matka Boża w jednym z objawień w Fatimie, by czynić tak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Właśnie dzisiaj przypada pierwsza sobota miesiąca. To jest, moi drodzy, naprawdę niewiele. Jedna sobota w miesiącu, pierwsza sobota miesiąca, to jest tylko jeden z 30 dni. A modlitwę, którą powierzyliśmy, to tylko 30 minut spośród 24 godzin, które Pan Bóg nam daje. Jedna sobota spośród 30 dni w miesiącu i pół godziny czasu spośród 24 godzin, jakie Bóg nam daje, to jest naprawdę niedużo. Tym bardziej angażujmy w tę modlitwę całe nasze serce, całą naszą miłość, zwłaszcza do tej, która często doświadcza tak wielkich zniewag, Matce naszej najlepszej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, a ja za chwilę poproszę was, zupełnie podobnie jak w minione dni, wpiszcie proszę miasta, z jakich łączyliście się razem z nami na wspólnej wieczornej modlitwie. Ja dzisiaj już dziękuję wam serdecznie za waszą obecność, poświęcony czas, za przyjęcie tej intencji wynagradzającej. Jutro oczywiście dopowiem, jeśli Bóg da, spotka się z nami wszystkimi, bo ja też w modlitwie będę uczestniczył, tylko z tej drugiej strony. Spotka się i ją poprowadzi ksiądz Łukasz. Przyjmijcie zatem Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Piszcie proszę, skąd się z nami wspólnie modliliście, a ja wam mówię dobranoc i szczęść Boże.